Iga boi się beboki. Zobacz, Igusia. Mamko! Czekaj, Kasia. Czekaj, Kasia. A czy to nie jest ten słynny Marko z zespołu Polo Marko Band? Popatrz, co on tu robi. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to pan, panie Marko z Polo Marko Band? Nie. Nie wierzę, to na pewno pan. To nie ja, powiedz pan, przecież autograf albo... No właśnie, chciałem wziąć autograf. Zdjęcie, a ja nie no właśnie. Czasu, przepraszam, to oglądam piękne zabytki muzealne, kultury. Co to za, co zabytki muzealne? Zabytki muzealne, tradycyjne. A widzę, że pan, panie Marko, przed chwilą wstał dopiero. Widziałem, że pan tutaj wstał z tego łóżka dopiero, panie Marko. No wie pan co, to ciężko było. A jakie pan ma, panie Marku, plany na dzisiaj? Dzisiaj planuję zwiedzić jeszcze Tropikalę Gołębiowskiego, tak? Tak, u Gołębiowskiego. A, to tam, no dobrze, to może być... Czyli pan jest zameldowany w Gołębiowskim, jako gwiazdor, to tam w Gołębiowskim pan sypia, tak? Nie, ja sypię w takim małym creepy house'ie w środku lasu. Ja lubię ciszę, ja lubię spokój, głuszę, dlatego tak nie lubię, tak... Namierza. Zatrętnie kamerą filmuje i cały czas zmierza. Zadaj mi pytania i... O, to są pana następny, wielbiciele. Wielbiciel, no kurczę. Czy ten creepy house to właśnie tu pan sypia, tak? Nie, to jest muzeum. Aha, okej. Ja też się wybieram na tą Tropikalę. Czy byłby pan w stanie pojechać razem ze mną i razem by pan przetestował dla Ovation TV właśnie ten piękny basen Tropikalę? Ovation TV, no słyszałem o tym słynnym kanale, no to w takim razie się zgadzam. Kurde, super. Doda mi się to fajnie. Dziękuję. Jedziemy, tak? Jedziemy. I teraz robimy naukę, jak się rozpala kominek. Razem z Igusią mamy tutaj kominek. Zobaczcie, trzeba to zapalić. Szybko wziąć tu, tak, wrzucić i taki wielki kawał. O. Tak? Chwilę czekamy. Kory jest tak szczęśliwa, żeby... Kory jest szczęśliwa, Iga szczęśliwa. Are you happy, Iga? Yes! Cała rodzinka w komplecie. Jesteśmy teraz na wyjeździe kolejnym weekendowym. Iguśu, gdzie jesteśmy? W jakiej miejscowości? Nie wiem, jesteśmy między Wisłą a Milówką. Hello, Iga! Jesteśmy między Wisłą a Milówką. Rozpaliśmy właśnie nasz kominek. No i teraz czekamy na gościa specjalnego. No jak widzicie, moja metoda zadziałała. Pierwszy raz w życiu rozpalałem kominek, a jak widzicie, skutecznie. Mamy cały duży 140-metrowy domek dla siebie. Jest Igusia tutaj już, która zajmuje łóżko, będzie zaraz spała. Kori tutaj zajmuje łóżko. Tu zajmuje gość specjalny łóżko, a tutaj ja. No i zaraz będzie nasz gwiazdor. Moi drodzy, dzisiaj specjalnie na Ovation TV będzie dwóch nowych bohaterów i nasz gwiazdor. Szukamy go teraz w ciemnościach. Tutaj! O! Siemanko! Siemanko! Cześć! 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 To jest, moi drodzy, Ola. W vlogu się kiedyś pojawiła, w vlogu basenowym. A tu są moi drodzy, tu jest gwiazdor naszego dzisiejszego vloga. Marek z Polo Marko Band, specjalnie dla was będzie ta Ovation TV. Prosto z głuszy, z kompletnego Zadupia, kompletnego... Specjalnie w wielkie miasto przyjechał. I cześć, tu jest jeszcze Konrad, cześć Konrad. Był też razem z Olą na testowaniu basenu Zyskiego. Proszę bardzo, mają walizki, jak prawie jakby... Len jakby przyjechali na Karaiby, a przyjechali do nas, do naszej głuszy tutaj. Moi drodzy, robimy cięcie, bo muszę sprowadzić Marka na dół. Tu jest nasz domek. Zobaczcie, o, tu piesek też jakiś. Jak ma na imię piesek?
Figo, tak? Frugo. Frugo, o, blisko byłem. Prawie pamiętałem. Dobra, o. A tu zaraz będzie wielkie spotkanie z Krystianem. O. Wszyscy są. O, Igusia jest. Wszyscy są. O, jest Igusia. Marek, już zapomnieliśmy o Marku. Siemanko, Marek z Polo Marko Ben. Kalorie widzę uzupełnione. Daj, ja wyrzucę to do śmietnika od razu. Mogę? Cześć Konrad, co tam? Jak się jechało? Jak się jechało? Bardzo dobrze, bardzo dobrze się jechało. Bardzo dobrze, fajnie się jechało, tak? Super. Jest, ale masz kurde giwery. To jest prawdziwa giwera. Zobaczcie, jak to daje. Boże, można kogoś zabić tym światłem. To pewnie widać Marsa stąd, można podświecić. Widzicie, ja mam takie coś, a tutaj już widać, że zacni goście przyjechali do odcinka. Kuba. Dobra. Siemanko. Siemanko. Jesteśmy w starym domu góralskim. Datowanym, jeżeli tutaj mnie nie myli, data nad Porożu 1863. Dom nazywa się, jak tutaj widać, to jest chata Kawuloka. Chata Kawuloka. Tak to wygląda, zobaczcie. Za chwilę przyjdzie pan, który nam opowie parę słów na temat tego miejsca. Starzy dziadkowie też u nas grali na instrumentach. Zawsze wieczorem dziadek i babcie siadali tutaj do tego pieca. Żeby odstraszyć wilki. Teraz uwaga, żebyście się nie przestraszyli. No i panie Marku z Polo Marko Band, proszę powiedzieć, pan będzie tutaj gustował tradycyjną góralską kuchnię w Wiśle, tak? Tak, zamówiłem tradycyjny kotlet schabowy z tradycyjnymi ziemniakami z wody. Aha. Z kapusty zasmażaną. Dobrze, to będzie pierwszy test, moi kochani, na tym kanale Ovation TV właśnie przez Gwiazdę testowany posiłek. No i panie Marku, jak smakuje rosół? Ja nie zamawiałem rosół, zamawiałem schabowe. Ale zupy pan nie zamawiał? Nie. Ale deser pan zamówił? Nie. Ja chcę zjeść teraz. Spełniam to, co zapowiedziałem 3 lata temu, że jestem z Roxanny Węgiel i wziąłem się na siebie wreszcie. Już jestem. Super. Po jakieś 3-4 kilo mniej w miesiącach, czy tam tym rozumieniu. Więc no możliwe, że za jakieś parę miesięcy, no tam 2 lata, będę fit. Aleksandra Kmiecik z domu Lew. Co pani kupiła do jedzenia? Co pani będzie degustować? Filet z indyka, sosis szpinakowo-serowy oraz kotlet dywolaj z boczkiem. Dobrze, a pani mąż Konrad, a nie ma go, gdzie on zniknął? Przed chwilą tu był. Gdzieś się stracił. No nic, za chwilę go zapytamy, co zamówił. Mam przed zawałowy stan. Jesteśmy już po rozdaniu naszych potraw. Jestem w takim szoku, że mi się aż ręce trzęsą. Nie wiem, jak to zacząć w ogóle omawianie tych po kolei wszystkich potraw. Panie Marku, proszę bardzo. No ja zamówiłem, dobrze, a tutaj widzę, jest coś ciekawszego. Szpinaczek, indyczek i kluseczki. Ale świetne, kurczę. Tu jest jeszcze lepsze, nie wierzę. Dewolaj z boczkiem. No pięknie, pięknie, żeście to wszystko podsumowali, moja trójko. Kasia, co dostałaś? Ale świetnie. Dobra, a ja dostałem tutaj sery i Gusia to dostała. Schabowszczaka. Dobra, jak my to wszystko zjemy? Smacznego. Jeszcze przedwczoraj obżarstwo, głód, który budzi ze snu. No, witam panie Marku. Gdzie teraz jesteśmy? Jesteśmy właśnie w hotelu Gołębieski w Wiśle. O! Tu to pan się właśnie zatrzymał w tym hotelu, tak? Na noc. Ma pan trasę koncertową, tak? Nie. Ja tu przyjechałem inkoguto. Także mnie nie pozna, jestem w ciszy, w uszy. A to pana ochroniarz jest, tak? Cały czas za panem chodzi. Krok w krok za panem chodzi. Obiad jeździliście panowie razem? Bardzo. Ochroniarz. Za mną chodzi. Też nie jest ochroniarzem, także spokojnie. To co teraz będziemy robić? Będziemy pływać. Dobra. Plum. Ale to jest hotel Gołębiewski, nie basen. Co pan tu mówi? Ale to jest taki nie aquapark, a może duży. Zobaczymy, będziemy testować dzisiaj.
W tym hotelu, tak? W tym hotelu mają. A nie musimy być gośćmi hotelowymi? Nie musimy być, możemy sobie przyjść tak z ulicy po prostu. Kurczę. Pan z reklamówką z Biedronki jak Donald Tusk, nie przepraszam, nie jak Donald Tusk. Netto, czyli nie jak Platformer. Przepraszam, z Netto. Dobrze, okej. No co, idziemy na basen. Widzimy się już na basenie, tak? Tak, widzimy się na basenie. No i Krystian testuje pierwszy basen w Tropikanie w Gołębierskim. Zobaczcie, jesteśmy tutaj w takim małym baseniku. Bardzo zadowolone dzieci. Tutaj jest ochroniarz od Marka. Cześć. Witam. Cześć. Krystianek, jak tam? O, i tu jest jeszcze Aleksandra Miecik z domu Lew. Jest tu też Krystian. Na razie zadowolony jest. Pływa nóżkami. Taki ciekawy basenik. Taki malutki. Zobaczmy, tutaj jest widok na baseny ze zjeżdżalniami. Marek, ty Polo Marco Band obiecał nam, że będzie testował z nami dzisiaj ten basen, ale gdzieś się skrył. Niestety próżne moje nadzieje. Myślę, że nie znajdę go, zobaczcie, tutaj jest taki... O! Widzicie? Mamy taką cebulę, tak jak w tyłach mniej więcej, niebezpieczne, ba, można spaść się, zabić. To nic, przykro nam, że Marek nas niestety opuścił. Ale cóż, testujemy w takim razie bez niego ten bas. Tu mamy taki brodzik dla dzieci. Zobaczcie, jaka ciepła woda. O! I tu jest. Moi drodzy, jest Marek Polo Marco Band. Idę do niego. Siemanko Marku, cześć! Siemanko! Myślałem, że nas opuściłeś! Nie, testujemy z Igą basen dla dzieci. I co powiesz o tym basenie dla dzieci? Że jest płytki. A, coś jeszcze? Ma zjeżdżalnię, ale ja nie mogę na nie wsiąść, bo mi się złamały. A Igusia, podoba ci się? Ale ciepła woda! Cieplutka woda! To może ja pójdę po Krystianę i po Kasię, nie? Dzieci, zobaczcie, świetny basen, ma bazę 45 stopni Celsjusza ta temperatura, jak na termach normalnie. No i dodatkowo zobaczcie, króciutko jest taki nawet bobas 5-miesięczny, jak Krystianek nie w stanie sam tutaj się poruszać, wiadomo, z nadzorem musi być, ale nóżkami pokryje szura i jeździ. Więc ten basen na pewno 11 na 10. Zgodzisz się, panie Marku? Basen ile na 10? 11 na 10. No i świetnie. Jesteśmy z panem Markiem, z Polo Marco Band w jacuzzi tutaj. Igusia, zostań, nie uciekaj. Marek, gdzie idziecie? Siemanko! Pozdrawiamy z basenu w hotelu Gołębierskim w Wiśle. Teraz testujemy jacuzzi, bąbelki gorące i pełne powietrza. Także polecamy, 11 na 10. Hours later. Zapomniałem, że w perfekcie nie chodzi. Kusia, pływaj! A
moi drodzy, witamy, witamy znowu. Tym razem testujemy basen, w którym są sztuczne fale. Czułem się jak nad morzem normalnie. Fala taka 10 skali Beauforta. A idealnie testuję to dla was na Ovation TV Iga. Zobaczcie sami. Pięknie. Wreszcie nauczyła się testować Iga. O nie! O nie! Co on zrobił? Co ten twój ochroniarz zrobił? Co twój ochroniarz zrobił z moją córką? Co pan zrobił? Ja bardzo przepraszam. Ale to moje dziecko! Moje dziecko normalne. Moi drodzy, nie chodźcie do Gołębiewskiego sami, bo widzicie, też ludzie tacy dziwni rzucają daleko na 2 metry dzieckiem, bo to jest po prostu niemożliwe. Krystian, trzymaj się. A tutaj ochroniarz Marka specjalnie dla was nagrał, na was przeprosił, że rzucił Igą tak daleko. O, filmik, zobaczcie. Pierwszy tutaj poziom z basenem ze sztuczną falą, niżej troszeczkę jest basen pływacki, tutaj poniżej jeszcze widzimy basen rekreacyjny, taki nieduży, a na końcu tam na samym dole jest zjazd z tych zjeżdżalni, baseny zjeżdżalniowe, no i na końcu jeszcze tam widzicie Brodzik, gdzie i Guśka i Krystian bardzo fajnie się bawili. No i jeszcze ostatni basen, jaki jest tutaj w Gławiewskim, taki do pływania tradycyjny, 25 metrów, to jest basen pływacki. Jest miejsce, gdzie wsiadamy do zjeżdżalni i zjeżdżamy na sam dół. No i zakończenie testowania tego basenu. Zobaczcie, można wyjść na zewnątrz, są gorące jacuzzi. Super sprawa. Teraz tutaj było zaraz stopni. Na zewnątrz zobaczcie, z tyłu śnieg, stok narciarski, a tutaj można wejść do jacuzzi i się wypompać. No dobrze, panie Aleksandro Chmiecik z domu Lew, proszę powiedzieć, jak się podobało na basenie Gołębiewski, Tropicana, proszę powiedzieć, jak pani ocenia? Bardzo mi się podobało. Proszę przełknąć najpierw, bo to tak nie wypada na vlogu. Przełknęła pani? Degustuje tutaj ten, o, tą kolację zrobiła, tak, no to jest epicka. Deskę zrobiła sobie śledzie, śledzie, tak. Serów i kiełbasy. Ziemniaczki w sosie tatarskim.
No. Czyli nie robiła. Jest godzina 19.30, moi drodzy. Tak byście słyszeli te efekty dźwiękowe. Jest 19.30. Dobrze. Proszę powiedzieć, jak się podobał basen dzisiejszy dzień? Dzisiejszy dzień był bardzo wspaniały. Zacny w gronie. Niestety warunki pogodowe trochę nie sprzyjały. Ale po co pani? Czyż to basen jest zakryty był? No to jak? W basenie podobała mi się najbardziej sauna. A mamy jakieś filmiki z sauny? O zapachu kosodrzewiny. A mamy jakieś filmiki? Nagrała pani? Nie mamy. A dlaczego? Nie, ponieważ nikt z nas nie wie. Tam był operator kamery. A ja się pytałem operatora kamery. Operator kamery już wszystko wysyła. Wszystko już ci wysyła. A sauna też. Byliśmy również w Grocie Solnej. Oraz w tężni, okay. Oraz w basenie borowinowym oraz magnezowo-fosforowym. I z tych atrakcji skorzystałyśmy na basenie. I czyli, o, bardzo ładna wypowiedź. Jak na Ovation TV to bardzo wysoki poziom był tej wypowiedzi. 11 na 10. No i ta wypowiedź też była 11 na 10. Dziękuję bardzo. Proszę. Panie Aleksandro Chmiecik z domu Lew. Proszę mówić, co pani się najbardziej podobało? Najbardziej podobało mi się czas wolny od dzieci. To, dobrze, wreszcie... dziękujemy za wypowiedź. Dziękujemy za wypowiedź. Krystian, proszę. Proszę. Krystianowi najbardziej podobało się pływanie z siostrą. No i oto jest pan ochroniarz, kamerzysta, support i wiele innych różnych funkcji spełniał pan dzisiaj. Panie Konradzie, proszę powiedzieć. Witam was bardzo serdecznie. Ogólnie jeśli chodzi o baseny 11 na 10, wszystko bardzo pięknie, aczkolwiek grzyb, który był na suficie w hotelu Gołębieski, a także design, wymaga wszystko retrofitu. Okej, okay, dziękujemy. Dziękujemy. No jest jeszcze Marko z Polo Marko Band. Marko z Polo Marko Band, co ci się najbardziej podobało? Kurczę, widać, że Marek kurde naprawdę popracował dzisiaj nad formą. No i jeszcze na koniec ja, oczywiście, moja ocena może być tylko jedna, 11 na 10. Najbardziej podobało mi się to, że w ogóle był z nami właśnie Marek z Polo Marko Band i dla nas dzisiaj prowadził tego vloga bardzo fajnie. Będę go starał się częściej zapraszać do Ovation TV, bo tutaj o wiele bardziej wzbogaca te odcinki i te filmy, które dla was tutaj prezentujemy. No i bardzo mi się nie podobała jedna rzecz, jak ochroniarz od Marka rzucił igusią na 2 metry, no może jej się podobało, ale to wyglądało naprawdę strasznie. Jeszcze zostaje nam jutrzejszy dzień, jutro jedziemy do Żywca, tak? Będziemy jechać przez Żywiec, być może zobaczymy jakieś fajne jeszcze atrakcje i wtedy zakończymy i podsumujemy, także bądźcie z nami. Smacznego. Cześć cały czas.